We Wschowskiej Bibliotece Zbigniew Masternak przeprowadził z licealną młodzieżą warsztaty z pisania scenariuszy filmowych. Po raz trzeci już odbyły się we Wschowie Mistrzostwa Polski Zachodniej Mażoretek, a w Śmieszkowie tradycyjnie rozstrzygnięto konkurs na wypieki wielkanocne. Edyta Chromiak, Wiadomości ZW, zapraszam. Dominik Fit został laureatem konkursu historycznego na poziomie wojewódzkim i finalistą konkursu geograficznego. Finalistami konkursu matematycznego zostali natomiast Agnieszka Radajewska i Gabriel Majk. Wszyscy są uczniami gimnazjum nr 2 imienia Jana Pawła II. Jestem Dominik Fit. Agnieszka Radajewska. Gabriel Majk. Z jakiego przedmiotu osiągnęliście te wyniki? Jestem laureatem z historii, finalistą z geografii. Z matematyki. Jestem finalistą z matematyki. Długo się przygotowywaliście i kto wam w tym pomagał? Z historii przygotowywałem się 2 lata z panią Marzenką Knaflewską, a z geografii też prawie 2 lata z panią Katarzyną Matuszewską. My przygotowywaliśmy się 3 lata z panią Małgorzatą Goździcką-Marciniak. Jedenastego kwietnia w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wschowa odbyły się warsztaty z pisania scenariuszy filmowych przeprowadzone przez pisarza młodego pokolenia Zbigniewa Masternaka, autora niedawno wydanej powieści Nędzole. W spotkaniu wzięli udział uczniowie 1. Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi imienia Tomasza Zana. Staram się powiedzieć młodzieży, co robić, jak przebiega prawidłowy proces pracy nad scenariuszem. Oczywiście w 2 godziny trudno zrobić coś, czego się uczyłem w półtora roku w krakowskiej szkole scenariuszowej, ale generalnie można pewne rzeczy powiedzieć, że piszę najpierw pomysł, czyli synopsis, potem treatment, potem scenariusz, bo często młodzi ludzie, tak, wiedza nie jest zbyt wielka. Jak pytam właśnie, ile kosztuje produkcja filmu w Polsce, albo kto jest najważniejszy w procesie powstawania filmu, to często padają zupełnie zaskakujące odpowiedzi, na przykład, że zaczęli produkować film od obsady aktorskiej. Ja mówię, no a co ze scenariuszem na przykład, więc rola scenarzysty w ogóle, też mówię o roli scenarzysty, jaka w polskim filmie, czy w ogóle w filmie, jakie ma znaczenie, też jest zaskakująca, bo tego się w ogóle nie wie. Oglądamy programy telewizyjne, programy na żywo i nie wiemy, że tak naprawdę każdy z tych programów ktoś wymyślił, czyli nawet jak jest program na żywo, to musi mieć pewien scenariusz, często bardzo precyzyjny. Dwunastego kwietnia we Wschowie odbyły się 3. otwarte Mistrzostwa Polski Zachodniej Mażoretek. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej, Stowarzyszenie Mażoretek Tambur Majorek i Czylinderek Polski oraz Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie. Zawody odbyły się w sali sportowej Gimnazjum nr 2 we Wschowie. No, estrada już liczy prawie 400 mażoretek, to jest duża estrada. Ona jest nominacją do Mistrzostw Polski. Takich estrad w Polsce mamy 5. To jest pierwsza estrada, ale jestem bardzo usatysfakcjonowany poziomem przede wszystkim. Są oczywiście grupy wiodące, do nich należy grupa wschowska. Bezsprzecznie najlepsza jest grupa z Wronek, najliczniejsza taka, która myślę bardzo pozytywny wpływ na środowisko mażoretkowe wywiera. Wiem, że instruktorzy są w kontaktach, ci co byli na pierwszych mistrzostwach drugich wspomagają te zespoły początkujące, żeby wszystko odbyło się zgodnie z regulaminem. Widać większą ilość gości zaproszonych i przede wszystkim mieszkańców Wschowy. No, obie strony zapełnione są widzami. Monika Śniecińska z Lipinek wygrała 13. konkurs wypieków wielkanocnych w kategorii Baba Wielkanocna za babkę drożdżową. W kategorii innych wypieków związanych ze świętami wielkanocnymi bezkonkurencyjne okazało się ciasto Porzeczkowiec Małgorzaty Wąsiak ze Śmieszkowa. Jest to tradycja. Tudzież także i jakaś mała rywalizacja między środowiskami wiejskimi, miejskimi, grupami społecznymi, które chcą się wykazać swoimi talentami, ale też talenty, które są zapisane w historii, w przeszłości, bo te talenty wychodzą z przepisów rodzinnych, ludowych, także i powiedzmy sobie krajowych, jeżeli chodzi o piekarnictwo, cukiernictwo. I tutaj na tych stołach, które dzisiaj mieliśmy do zaobserwowania, na których to stołach znajdowały się różnego rodzaju wypieki, naprawdę oko można było zawiesić
aż obawa, że ten cholesterol nam się podniesie jeszcze wyżej. Fakt niezaprzeczalny, to już w żartach powiedziałem, ale fakt niezaprzeczalny, że jest to znakomity dowód na to, że nasze społeczeństwo nie wyrzuca za siebie tradycji i powiedzmy sobie tego, co w przeszłości było bardzo ważne dla każdej rodziny. Każde święta, Wielkanoc, Boże Narodzenie kojarzy się z czymś. Wielkanoc, baby wielkanocne, które tutaj na tych stołach zagościły, bardzo piękne. Ale to, co powiedziałem, integracja społeczna, integracja całej naszej gminy, goście z zewnątrz gminy przyjechali także i mamy tutaj naprawdę fajne, znakomicie przygotowane święto. W sali gimnazjum nr 2 imienia Jana Pawła II odbyła się 15. Olimpiada Przedszkolaków. Organizatorem imprezy było samorządowe przedszkole nr 5. Wzięły w niej udział wszystkie przedszkola ze Wschowy. Olimpiadę sportową przedszkolaków organizujemy już po raz 15. To jest 15 lat naszych doświadczeń dla przedszkoli, dla wszystkich przedszkoli miejskich i niepublicznych z miasta Wschowy. Przede wszystkim celem naszym jest krzewienie tej kultury fizycznej, tak ogólnie mówiąc, ale najważniejsze, żeby dzieci chciały sportowo spędzać czas wolny po południu. Tego przyzwyczajamy właśnie w przedszkolach. Przed nami święta wielkanocne, w związku z tym redakcja ZW.pl oraz Protex Komputer życzą wszystkim mieszkańcom powiatu Soskiego dużo zdrowia, radości, smacznego jajka i mokrego dyngusa.